Bieganie wokół Głębokiego to już szczecińska tradycja. W tym roku w biegu wzięło udział ponad 400 osób. Była to rekordowa liczba uczestników. Ten bieg jest od chyba 7 lub 8 lat organizowany. To pomysł kilka lat temu, który się zrodził w głowach organizatorów, był taki, żeby przywitać nowy rok sportowo. Wtedy tych biegających nie było zbyt wielu. Trasę wybrano tą, która jest dzisiaj, czyli dookoła Głębokiego, to jest 5 km. No i ci pierwsi amatorzy przebiegli tą trasę. Później pojawili się już tacy prawdziwi też zawodnicy. Tutaj na przykład Bartosz Nowicki biegał, Lewandowski, Marcin, mistrz Europy też tutaj witał nowy rok. Były takie lata. W zeszłym roku w biegu wzięło udział 235 osób. W tym roku było ich zdecydowanie więcej. W biegu wzięły udział osoby w różnym wieku. Bieganie to jest moja pasja i dlatego, a to są takie fajne biegi. Fajne, że fajnych ludzi się spotyka. Każdy z trzech pierwszych zawodników i zawodniczek otrzymał puchar. Zaś dla uczestników po zakończonym biegu przygotowano pamiątkowe medale oraz ciepły napój. Trasa liczyła 5 km. Europę zjechałem wszerz i wzdłuż i to mi nie dało tyle satysfakcji, co tu w Nowym Jorku. To jest najpiękniejszy maraton mojego życia, który spełniłem tutaj przez swojego sponsora BKF, nie? Dla osób, które brały udział w biegu, to świetny początek na rozpoczęcie sezonu. Zwycięzca prawie 5-kilometrową trasę pokonał w 15 minut i 40 sekund.